Witajcie. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat pracy, a dokładniej mówiąc, kto ma duże szanse na zatrudnienie w Norwegii. Wiosna zbliża się dużymi krokami, a jak już co po niektórych dowiedzieli się z moich wcześniejszych filmów, wiosna to idealny czas na szukanie pracy w Skandynawii. W dobie pandemii wydawałoby się, że kryzys narasta, a gospodarka się nie rozwija tak jak to być powinno, co oznaczałoby, że firmy nie mają wakatów. Ale czy jest tak na pewno? Czy faktycznie pracy w Norwegii nie ma? No chyba nie do końca, ponieważ na stronach norweskiego Urzędu Pracy można się dowiedzieć, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w Norwegii jest ogromne. W 2021 roku norweskie firmy, które potrzebowały pracowników, zgłaszały zapotrzebowanie do Urzędu Pracy na wykwalifikowanych pracowników. Do norweskiego urzędu w ubiegłym roku wpłynęły blisko 490 tysięcy ofert pracy. NAV informuje, że jest to 30% więcej ofert niż w roku poprzedzającym i że jeszcze nigdy w historii nie było takiego zapotrzebowania na pracowników. Z informacji wynika, że Urząd Pracy spodziewa się, że w tym roku zapotrzebowanie na pracowników będzie jeszcze większe i bezrobocie w Norwegii będzie na bardzo niskim poziomie. Cała ta sytuacja ma miejsce, ponieważ podczas pandemii Norwegia i inne kraje pozamykały swoje granice i napływ wykwalifikowanej siły roboczej znacząco na tym ucierpiał. W związku z tym Norwegia boryka się z tym problemem. Dodatkowo mówi się, że pracownicy zarobkowi, a takich przecież jest bardzo dużo, zauważyli, że Norwegia nie jest już tak opłacalnym kierunkiem, gdzie można zarobić dość dobre pieniądze w niedługim czasie i wybierają kraje bliżej swojej ojczyzny. Więc nasuwa się pytanie, czy warto jeszcze jechać do Norwegii? Ja osobiście uważam, że warto, pod warunkiem, że Norwegię wybieramy jako kraj do zamieszkania na dłuższy czas, a nie traktujemy krainy fiordów jako przelotny romans. Jak już nieraz mówiłem, niejednokrotnie w moich filmach, Norwegia jest drogim krajem, ale tylko pod warunkiem, że chcemy jak najwięcej zaoszczędzić i jak najwięcej przywieźć zarobionych koron do ojczyzny. Pracując i żyjąc tam, jest naprawdę dobrze. Z telewizji NRK, która przeprowadziła wywiad z kierownikiem jednej z norweskich firm transportowych, dowiadujemy się, że w niedługim czasie będą potrzebowali kolejnych, dodatkowych kierowców i pracowników magazynowych, ponieważ firma rozwija się bardzo dynamicznie. A takie oferty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To teraz zadajmy sobie kolejne pytanie. Ile taki kierowca może zarobić? Norweskie Centralne Biuro Statystyczne podaje, że kierowca ciężarówki może liczyć średnio na 480 tysięcy koron brutto rocznie, co daje miesięcznie 27 tysięcy koron netto. Z dodatkowych informacji NAV możemy się dowiedzieć, że największe szanse na zatrudnienie mają pracownicy, którzy ukończyli szkołę średnią i posiadają kwalifikacje zawodowe. Jak sami możecie zauważyć, praca w Norwegii jest i będzie, ponieważ kraj stale się rozwija w dość szybkim tempie. Jednak sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcecie spróbować, a jeśli tak, to czy wyjazd do Norwegii będziecie traktować jako chwilową czy dłuższą przygodę? To tyle w kolejnym odcinku. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia lub ciekawe informacje, to zapraszam do komentowania. Wszystkim tym, którzy planują wyjazd do Norwegii, życzę powodzenia i wytrwałości w poszukiwaniu dobrej pracy. Pozdrawiam. Cześć.